Zdrowia. Trzeba się zastanowić nad całym tym bałaganem tego wirusa Wuhan, wirusa chińskiego, wirusa, który jak zwykle przyszedł z Chin. No, dżuma też przychodziła z Chin, te różne czarne plagi przychodziły z Chin. No i przeegzaminować od nowa, czy my potrzebujemy tą połowę czy ćwierć kwarantannę. W zasadzie to jest cała kwarantanna. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No jest czas, żeby przeegzaminować, zastanowić się, o co to biega w tym wszystkim, bo okazuje się, że jest dużo pomyłek, dużo różnych modeli, które ludzie robili. No to w ogóle nie ma sensu. W Ameryce jest tak zwany Barry Amendment, czyli poprawka Barry'ego. On tam w 1951 roku zrobił coś takiego, że znaczy kongres przegłosował, że wszystkie, większość rzeczy produkowanych dla wojska, dla Department of Defense, czyli to jest Ministerstwo Obrony, no to ma być robione krajowo, tam za Obamy robili jakieś poprawki, no bo nie było śrubek, najróżniejszych rzeczy, Ameryka przestała produkować, no to zaczęli podpisywać wyjątków, później kongres znowu się zebrał i powiedział, no jeżeli już nie wszystko, to co najmniej 50%, czy więcej niż 50%, no i Ameryka produkuje te dużo rzeczy dla wojska. No ale to jest cholernie drogie, no bo jednak Amerykanie chcą dużo zarabiać i jest na pewno robocizna tańsza niż w Chinach. No i jest ten konflikt, tak? Gdzie jest ten wolny rynek? Wolny rynek miał być taki, że Chińczycy mieli kupować software i tam różne inne pomysły intelektualne, no i za jeden software, czy za jakieś inne tego rodzaju rzeczy mieli płacić tam 10 parami butów. Teraz się okazuje, że tak się wyspecjalizowali, rozbestwili, że nie tylko buty produkują, ale i software'y kradną, później piszą swoje software'y, dostali produkcję układów scalonych, pamięci i tak dalej. No i to wszystko w zasadzie przejęli. No i największy problem jest też, że przejęli między innymi maseczki lekarskie, wszystkie fartuchy, nie fartuchy. Lekarstw, 80% lekarstw amerykańskich jest produkowanych w Chinach. Wszyscy się rzucili, no jak zaczęli mówić, że będzie parę milionów zgonów, no ale to właśnie to eksperci tego rodzaju, że oni wzięli, popatrzyli się na Nowy Jork, no i wszystko przeliczyli Nowy Jork na całą resztę Ameryki. No tyle tylko, że kretyni nie zauważyli, że w Nowym Jorku pewne dzielnice są pełne, powiedzmy, czy to starozakonnych, czy to ludzi, którzy przodkowie byli przywiezieni z Afryki i kilkanaście tam pokoleń. No i oni troszeczkę inaczej żyją, troszeczkę inaczej zachowują się, troszeczkę inaczej reagują na rzeczy, które nawet państwo czy reszta obywateli im sugeruje. No i dlatego wyliczyli kilka milionów. Teraz przez ostatnie te trzy tygodnie, no to spadło do 100 tysięcy, do 200 tysięcy, później do 100 tysięcy, później do 60 tysięcy. Wszystkie te miasta, stany, no i państwo zaczęło makabrycznie szukać respiratorów, tych nadmuchiwaczy do płuc i tak dalej. No, okazuje się, że to i tak 20% ludzi, którzy jest poddane temu, no to przeżywa, jest wyjątkowo niski wskaźnik przeżywania. Ale nikt nie wie, jaka i ile osób na powiedzmy milion
umiera, tak? Umiera, bo to jest najważniejsze, ilość na milion, to niezależnie ile ludzi mieszka w jakimś kraju, to ilość na milion jest ważna. No i nikt nie wie, no bo nikt nie wie, kto był chory, kto nie był chory i kto był chory na co. Także takie jakiekolwiek liczby, no to wiadomo, że to jest tragedia i tak dalej, ale jeżeli jest porównywalne, czy mniejsze niż do raka piersi, czy powiedzmy do wypadków samochodowych, czy papierosów, cukrzycy, raka i czy nawet samej grypy, gdzie jest 40 tysięcy rocznie, rok w rok, 32 tysiące zachorowywuje, tak, także to jest 1 na 1000, ale 40 tysięcy umiera. No, wszyscy teraz już o tej kwarantanny, to się pozamykali, nie kontaktują, no i to wszystko przysiadło, tak, to wszystko przysiadło. Można się zapytać, ile, jeżeli przyleci stado 10 tysięcy szpaków do twojego ogrodu 10-hektarowego z czereśniami, ile tam trzeba dubeltówek na to, żeby je nareszcie wygonić. No i ktoś może powiedzieć, że jest 10 tysięcy tych szpaków, no to na każdego, powiedzmy, na 10 szpaków, no potrzeba z dubeltówki, dubeltówka zabije, powiedzmy, 10 szpaków tym śrutem na raz. Czyli ktoś może sobie wyliczyć, no, że to trzeba na 10 tysięcy potrzeba co najmniej 1000 wystrzałów. No problem jest taki, że ten po pierwszych 3 wystrzałach te wszystkie te szpaki, powiedzmy, już odleciały, już ich nie ma. No ale naukowiec, pewien naukowcy może zacząć liczyć, liczby tam przekrzywiać, analizować bez podejścia do tego, że te pierwsze strzały spowodują, że wszystkie te szpaki uciekną. No i również to jest w wypadku tej koronawirusa. Wszyscy zakładali, że wszyscy będą się tam jakoś mieszali, ciągle się spotykali. Także ta pierwsza fala jest kompletnie inna. No w Finlandii ciekawe jest, bo wszyscy tam opisują, że to jest największy procent ludzi, którzy zostały przetestowane. 10% społeczeństwa, no, czyli w Ameryce trzeba by było, powiedzmy, 32 miliony. No, problem jest taki, że po jaką cholerę testować 10% czy 50%, czy już w ogóle 100%, jeżeli większość ludzi nie miała szansy. W tej Finlandii to jest tam 320 tysięcy, to jest mniej niż w średniej wielkości mieście amerykańskim. No i tam na pewno Chińczyków nie było, podróżników za dużo nie było. W Ameryce, zanim Trump ogłosił zakaz przylatywania, od momentu, kiedy to się zaczęły ten jeszcze przed ogłoszeniem Światowej Organizacji Zdrowia, no to 420 tysięcy ludzi przyleciało do Ameryki, 420 tysięcy Chińczyków. No i ten model też kompletnie jakiś idiotyczny, no kompletnie niesprawdzalny, to jedna wielka plama. I na dzień dzisiejszy, no to każdy stan to powinien w zasadzie składać raport na temat śmierci w swoim stanie. No i trzeba by było to podliczyć od 1 stycznia 2019, teraz od 1 stycznia 2020. I dzień w dzień wszystkie te powody śmierci, które no jest jakiś procent ludzi, umiera dziesiątki tysięcy dziennie, tak, na 320 milionów. No i policzyć miesiąc do miesiąca, dni do dni. No i jeżeli ilość śmierci jest podobna, albo nie jest dramatyczna, większa, no i okaże się, że grypa i, powiedzmy, czy rak, czy jakieś inne rzeczy, cukrzyca zaczęły znikać, no to znaczy, że te wysokie liczby na koronę były podliczane nieprawidłowo. Bo to wszystko trzeba wyliczyć, no to trzeba wszystko wyliczyć, dlatego, że jaki jest koszt społeczny i biznesowy
setki tysięcy, teraz jest 12 milionów ludzi na bezrobociu, znienacka się pojawiło. I teraz jest depresja, jest w domu ludzie z tych nerwów, jeżeli nie pracują i ciężko jest finansowo i są jakieś inne dodatkowe kłopoty, powiedzmy, rodzinne, no to tak samo spowoduje to nadużywanie narkotyków. Ludzie będą się targali na swoje życie, będą używali, palili bardzo dużo jest wściekłych ludzi właśnie, że pozamykali te miejsca, gdzie sprzedają marihuanę. Starsi, no co ze starszymi? Starsi, przecież też brak opieki, inwalidzi czy inni chorzy ludzie, no to też śmierć ich będzie przyspieszona. Także cały ten system zaczyna upadać. Miasta, miasteczka w Ameryce jest podatek katastralny, tak? Także, że ludzie płacą podatek, jest podatek też od benzyny, jest podatek od jedzenia, no nie wszędzie i nie tak duży, no, jest podatek od zarobków, wszędzie są te podatki i wszystkie te systemy, te społeczne, które w zasadzie mówią, że rozdają wszystko, no ale to oni muszą brać skądś, tak? Te 4 tryliony, które teraz zostały wstrzyknięte w Amerykę, no to znaczy, że obywatele będą mniej dostawać opieki powiedzmy lekarskiej, policyjnej i tak dalej, no bo nie ma podatków. Ludzie wściekają się, kiedy człowiek mówi na taki temat, że nawet jeżeli się proponuje, żeby to przejrzeć, że ludzie są po prostu sparaliżowani. No, nie jestem politykiem, no ale uważam, że jednak to trzeba wracać do biznesu jak najszybciej. To była za duża przereagowanie, no i cena jest makabryczna. Dużo ludzi to używa takiego kretyńskiego argumentu, że no, tobie nie zależy na życiu ludzkim. Każdemu zależy na życiu ludzkim. Każdy ma znajomych, rodzinę i tak dalej, bliższych, dalszych. I to jest bezsensowe stwierdzenie takie, że człowiek nie szanuje życia. No, nie jest tak. Każdy szanuje życia. Dużo ludzi to też wykrzykuje, że o, tobie chodzi o wielki biznes, tobie chodzi o wielki biznes. Tu chodzi nie tylko o wielki biznes, chodzi i o mały biznes, bo ludzie, którzy pracują dla wielkiego biznesu, zarabiają, prowadzą, utrzymują rodzinę, kupują domy, samochody, czy tam w restauracjach. To jest to samo i czy w małym biznesie. W małym biznesie też biznes sprzedaje, coś daje, zarabia, płaci pracownikom. Także, że idiotyczne atakowanie przedsiębiorstw, biznesów, czy jakichś małych firm, no to jest po prostu jakieś lewackie, kretyńskie podejście do całego, do życia. Światopogląd, że biznes czy przedsiębiorstwa czy firmy to jest coś złego, no to jest bardzo, bardzo idiotyczne. W kryzysie, no najgorsze jest to, że dzisiejsze społeczeństwo, czy na dzień dzisiejszy to ludzie nie myślą, tylko czują. No te uczucia wszystkie doprowadziły społeczeństwo do zagłady. No. Nie myślenie, tylko uczucia spowodowały to, że ludzie zgadzają się na to, że jest zamiast dwóch płci męska i żeńska, no bo to są chromosomy, które nie oszuka się, XX czy XY i z badania z krwi, no to nie wyjdzie 51 płci, jest tylko osobnik produkujący, powiedzmy, spermę i osobniczka produkująca jajeczka, no i to więcej nie potrzeba. No ale właśnie te uczucia, gdzie całe społeczeństwo zostało wyprane z myślenia. Myślenie już po prostu zostało odrzucone.
No i są tylko same uczucia. No ale to trzeba odrzucić. To trzeba odrzucić. Trzeba będzie popatrzeć, jak to wszystko się niedługo uspokoi. Jak to zasadniczo było. Jak to zasadniczo było. No i być przygotowanym na przyszłość. Na pewno te wszystkie rzeczy produkowane, czy medyczne, czy lekarskie, czy maseczki i tak dalej. Na pewno to powinno być zrobione krajowo, w swoim własnym, czy w Polsce, czy w Czechach, czy w Ameryce. Ludzie jednak muszą być przygotowani do produkcji swojej. Także zobaczymy, jakie będą raporty, zobaczymy, kto będzie porównywał, no i zobaczymy, jak to było naprawdę. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Jeżeli nie subskrybujesz, tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.